Witam was ponownie w grze Rise of the Ronin, ja jestem Sarge i po tym jak już trafiliśmy do Yokohamy, mamy teraz spotkać się z Ryomą Sakamoto, czyli z tym ekscentrycznym Roninem, którego poznaliśmy już dwa odcinki temu. Ponownie spotykasz ekscentrycznego Ronina i szukasz wskazówek, które mogą cię naprowadzić na bliźnie miecza. To pewnie też nie będzie takie proste, no ale może przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie zacząć poszukiwania. Hej! Rozmawiajmy. So you made it, did you? It's been pretty lively here, ever since the black ships arrived and the port opened up. So, what brought you to Yokohama anyway? Pytanie, czy od razu mu powiemy? Chyba tak. Szukam kogoś. Well, what do you know? I'm looking for someone too. And no regular person, let me tell you. I've come to pay Shoin Yoshida a visit. You must have heard the name. He's a great master whose gaze is fixed firmly on the future. He sees what we could be a century from now, and knows how to achieve it. The truth is, we studied under the same master. But now he has students of his own. You should meet him. He and his students should already be here in the city. They're an interesting bunch, believe me. Hey, did no one ever teach you to walk straight? Why, thank you, sir. That was very kind of you. My name is Taka Murayama. I'm a geisha in the Pleasure District. It would be wonderful if the two of you could pay me a visit. Oh, it would be our pleasure, truly. We were just discussing heading that way. What marvelous timing. See you soon! I nagle zapomniałeś, z kim miałeś się spotkać? Niewiele ci trzeba. Great! Now, come along with me. This calls for a little celebration in the most fun part of town. Come on, the Pleasure District's the best place for gossip. You'll hear all kinds of rumors. And besides, you saw that woman just now, right? There are sights to see in Yokohama before I start searching for Master Shop. You serve the Red Demon. You're supposed to be getting rid of the foreigners. Enough! Any more of that nonsense, and you're in serious trouble. Things are getting pretty tense around here. The Red Demon's been busy cracking down on the anti-shogunate faction. What do people think Blind Panic's going to achieve? They should be spending their time thinking about how we can forge Japan's future. Found you, Sakamoto! Don't resist if you know what's good for you! O kurczę. Oh, come on! Give up already! To znasz ich, co? Może powiedziałbyś coś więcej na ten temat? Kiedy zamierzasz zaatakować kolego? Może ja to zrobię lepiej pierwszy? Pomóżmy. Dobrze. Skubany dość długo się ociąga i nie wiem, czy jest sens, żeby czekać. Tym bardziej, że można wykorzystać chwilę nieuwagi. To by było na tyle. What a bunch of barbarians. I swear, there's barely anyone in Tosa I can reason with. I tak po prostu sobie odejdziemy. Jak gdyby nigdy nic. W mieście zatem też nie możemy czuć się bezpiecznie. I think that's where we're headed. That looks like the Pleasure District to me. No to pewnie tutaj ci się spodoba, co? Punkt orientacyjny odblokowany. Czy odwiedzony?
ale mają urok te niektóre lokacje w tej grze rzeczywiście. Right here. Ah, could it be? Już na nas czekają. You must be the samurai Taka spoke about. We've been expecting you. Haha, that's us. How could you tell? She said you were very dashing and that you looked good in leather footwear. I knew it was you straight away. You're clearly very discerning. You'll make a fine geisha. My name is Kichi. Kichi Saito. Allow me to welcome you to the Pleasure District. Oh, before I forget, while you are here, it is strictly forbidden to be uncouth or to unsheathe. Zabrania się dobywania? Co masz na myśli? I simply mean that you mustn't draw the sword that hangs at your hip. Our guests tend to quarrel about the objects of their desires. I'm sure you can guess what might ensue if the usage of weapons was permitted. Jesteśmy w stanie to zaakceptować. A co rozumiesz przez nieokrzesane zachowanie? You must refrain from any behavior that might stop other guests from enjoying themselves. Please, do not spoil the evening for anyone. Będziemy grzeczni, zrozumiano. Now, if you would kindly follow me. This way, please. No to prowadź w takim razie. So this is the Pleasure District. We're here at last, my friend. My, my, what a place. Definitely a tale or two to be had here, I reckon. Nowe wpisy w encyklopedii sprawdzimy później. Na razie nie chcę wybijać się z rytmu. The district was only built after the black ships arrived. All kinds of clients come here. Think of this as a place where foreigners and samurai can mingle freely. By the way, did you know that Taka is our most accomplished geisha? It is very rare for her to grant anyone an audience so quickly. You two are very lucky indeed. Please wait in here. Taka will join you in due course. Cierpliwość jest cnotą. Poczekamy. Won't you have some more? Oh, thank you, my dear. This is quite the place. Aren't you glad we came? Pardon the intrusion. Sorry to have kept you waiting. Please, allow me to attend to you. Now, I have a feeling that this may well be your first time in the Miyazaki district. Yes, that's right. This is a place of many pleasures. Enjoy and leave the real world behind. Najlepiej by było, gdyby Ryoma się po prostu wcale nie odzywał. So it turns out I saw a familiar face on the way in. I'd better go and say hello. Chyba się speszył chłopak. He is a most delightful gentleman. Did you come to Yokohama together? Tak, trzymajmy się tej wersji, że to gentleman. A tutaj patrzcie. Mamy do opanowania biegłość retoryczną kłamca. Widziałem to wcześniej w drzewku umiejętności, ale jeszcze nie byłem w stanie się tego nauczyć, więc musimy powiedzieć prawdę. To też ciekawe, bo razem przybyliście do Yokohamy. No tak naprawdę weszliśmy tutaj niejako razem, ale rozumiem, że
Chodzi też o to, że całą tą przyprawę, no spotkaliśmy się dopiero niedawno, więc nie. Oh, is that so? You seemed thick as thieves, so I just assumed. May I ask, what brought you to the city? I to kolejne pytanie. Widzę, że ostatecznie i tak będziemy chcieli się zapytać. Możemy też trochę pokokietować. Chciałem się z tobą zobaczyć. Goodness, that's rather forward. But I must confess, I'm rather flattered by your attention. No i jeszcze ten gość, którego szukał ten nasz towarzysz. Szukam Shoina Yoshidy. You're not the only one. He is somewhere in the city, it seems, but nobody can find him. Perhaps we will find out soon. No i najważniejsze, szukam samurajki, która była na pokładzie czarnego okrętu. Well, I can't be certain, but I have heard rumors of a certain samurai who came aboard the black ship. Working here, I hear all sorts of things, you know. But before I say more, I have a little favor to ask. I want you to take photographs of the pleasure district with one of those fancy new cameras. They say a photograph shows things precisely as they are. Well, I want this place to be captured for posterity. Do that for me, and I will tell you about the samurai who came aboard the black ship. Oh, I forgot to mention, to get a camera, you'll need to go to the photographic studio. I know you won't let me down. Czyli jeszcze zabawimy się w fotografa? Cokolwiek ma nam, kurczę, pomóc w poznaniu jakichś konkretnych informacji, albo i nawet mniej konkretnych. Dobra. Pojawiły się kolejne aktywności w okolicy. Mamy pogadać z Ryomą znowu. O kurcze. Przecież to jest ten gość. Chyba, że ktoś, kto wygląda prawie tak samo. Niesforna banda. Dobra, przyjdzie na to pora, ale nieźle. Już mamy jakieś konsekwencje tego, że go puściliśmy. Tutaj więź z danym regionem. No i przede wszystkim zajrzyjmy do archiwum, bo pojawiło się trochę nowych wpisów. Taka Murayama, czyli właśnie ta kobieta. Do tego Shoin Yoshida. A, to my go widzieliśmy, kurczę, na tej scence przerywnikowej w poprzednim odcinku, prawda? Tak mi się wydaje, że to był on. No i Kichi Saito, która nas tutaj wprowadziła. No bo w końcu już nie jestem pewien, czy pokazałem wam ostatecznie ten wpis, ale chyba tak. To nie wszystko, bo jeszcze mamy różne obszary. Honcho. A to też nie zwróciłem uwagi wcześniej, że można tak sobie to podejrzeć. Czyli tutaj po prawej macie wpisy, ale można właśnie jeszcze dać takie graficzki na pełny ekran. Ładniej to wygląda od razu. Dobra. Styl walki. Tutaj jeszcze mamy dzielnicę rozkoszy. No i gejsza. Kobiety wyszkolone do rozmaitych występów artystycznych. Węgorz. Dodoitsu. Gatunek pieśni. Waka. Rodzaj dawnej japońskiej poezji. Opowieść o Genjim. Kurczę, mam tutaj dużo do czytania później w trakcie montażu. Nie sądziłem, że w tej grze dostaniemy aż tyle różnych wpisów. Dobra, na razie wyposażenia nie sprawdzam jakoś dokładnie, chociaż ucieszyłbym się, gdybym jednak dostał jakiś inny wygląd tego wyposażenia. No, bo wiem, że tutaj są statystyki, spoko. Kurde, tylko właśnie nie odpowiada mi trochę to, co mamy aktualnie. No ale dobra, no jeszcze pobiegamy przez jakiś czas, mając nadzieję, że w końcu coś interesującego dostaniemy. Oj, przepraszam bardzo. Niestety, ale w tej grze bardzo łatwo jest coś zniszczyć. Na szczęście bez większych konsekwencji.
No i teraz pytanie, gdzie Ryoma czeka? Gdzieś na dole na pewno. Ale którędy zejdziemy? Chyba tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy po prostu. Zastanawiam się, czy jest sens się jeszcze tutaj rozejrzeć, bo nie widzę, żeby tutaj pojawiały się jakieś interakcje. Nie możemy gadać z nikim. No i jeszcze dodatkowo jedna kwestia mnie zastanawia, że tutaj jakby w tym budynku był kot, albo na dachu ewentualnie. Ryoma już czeka i tam mamy tego kotka chyba. Jest ciekawe. Tylko, że to za ścianą. A, słychać go? O nie, to jest ten znowu. Kot perkalowy, prawda? Ten, który jest bardziej czujny. Teraz muszę naprawdę uważać, żeby mnie nie zauważył, bo możemy go łatwo spłoszyć. Poczekajmy chwilkę. Zobaczę go tutaj? Musi być, kurde, chyba jakoś... A, rzeczywiście go widać. Dobrze było, gdy poszedł spać znowu. W teorii to już, ale patrząc na ten wskaźnik żółty, który ciągle nie znika, to właśnie, chyba ciągle może mnie zauważyć. Jest wyjątkowo czujny ten kotek. Dobra, teraz już chyba mogę spróbować. Powolutku. Ups. Czyli 5 kotów już znalezionych, mamy to z głowy. Idźmy teraz porozmawiać się z Ryomą w takim razie. Już myślę, że możemy nieco bardziej przyspieszyć. Szkoda, że na mapie już nie widzimy, czy to jest właśnie ten kot zwykły, czy ten perkalowy, bardziej czujny. A to już aktywowane mam, sztandar. So you're down for the night, are you? Wiesz, gdzie jest Shoin Yoshida? No właśnie. No, it was a dead end. This is a place where people know things, but tonight I got nothing. How about you? Have fun? Ktoś poprosił mnie o przysługę? You have a habit of getting dragged into things, don't you? Oh, by the way, my night wasn't a total loss. Turns out I know the person who owns the longhouse nearby. Even Ronin like you need a place to sleep, right? I'll head over and procure a room. Come check it out later, won't you? No właśnie, trochę też się nad tym zastanawiałem, czy będziemy mieli jakąś taką swego rodzaju bazę wypadową. Możliwe. Dobra, tego możemy dotknąć, chociaż to już chyba było aktywowane, zdaje się. I zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj ten długi dom, to myślę, że wybierzemy się tam jak najbardziej. Czyli do tego też się mogę przenosić w przyszłości, szybko podróżą. Ja tutaj tylko umieszczę znacznik. Jednak staram się za każdym razem odblokowywać te sztandary, aktywować je. Ale kurczę, do tych słów krytyki w stosunku do oprawy graficznej muszę jeszcze dorzucić jednak też kulejącą optymalizację, bo gram w trybie wydajności. Ogólnie gra chodzi w 60 klatkach, ale nawet tutaj, no szczególnie w mieście właśnie, zauważyłem takie dość częste przycinki. Jeśli jest się na tym punkcie wyczulonym, to można to naprawdę zwrócić uwagę na coś takiego bez większych problemów. I szkoda, że nie jest to bardziej dopracowane, no bo rzeczywiście graficznie, no to absolutnie odstaje ta gra od współczesnych standardów. Tak naprawdę to wiele gier na PS4 wyglądało ładniej. I szkoda, no jest ten tryb wydajności, ale właśnie nie działa też idealnie. Chociaż też nie jest tragicznie, jak na przykład w ostatnich Star Warsach. Mówię o tej części Jedi. Hey! Jedi ocalały, oczywiście. No dobra, pogadajmy znowu. It's a little rundown, but pretty spacious inside. You can keep a change of clothes or anything you'd like here. I hope you'll find it useful. Wejdźmy w takim razie do środka.
Długi dom jest teraz dostępny. Ludzie, z którymi łączycie więź, będą cię tutaj odwiedzać, aby wzmocnić więź z tymi osobami. Spróbuj z nimi porozmawiać lub podaruj im prezent. Możesz tu również przechowywać przedmioty, zmieniać wygląd swojej postaci oraz wyposażenia. Możesz też go umeblować, w sensie ten dom. Wybierz współpracę i podejmować się misji z innymi graczami, z czego korzystać nie będziemy. You know, it's not bad relaxing together like this. Nice to kick your feet up every now and then. No i ten relaks na dobry początek. Ciesz się swoją przestrzenią, zrób sobie przerwę lub zmień wygląd. Odpoczynek. Odpocznij przez około pół dnia, odzyskując zdrowie. Przekucie ostrza, zmień swój styl walki i wyzeruj pozyskane umiejętności. Nie masz zestawu pędzli, okej. No i personalizacja, zmień wygląd wyposażenia. Funkcja personalizacji pozwoli ci zmienić wygląd wyposażenia. Jeśli udało ci się chociaż raz zdobyć dany element wyposażenia, możesz zmienić jego wygląd w dowolnym momencie, nawet jeśli obecnie go nie posiadasz. Im więcej masz wyposażenia i elementów ozdobnych, tym więcej projektów będzie dostępnych. Zmiana wyglądu nie wpłynie na właściwości wyposażonych broni pancerza. No to właśnie na to liczyłem. W poprzednich odcinkach już o tym mówiłem, że taka opcja by się bardzo przydała. No i od razu z niej skorzystamy w takim razie. Tutaj na przykład coś na głowę. A mogę po prostu usunąć? Najwyraźniej. Zestaw na tułów. No i tutaj kurczę już od razu lepiej. Dajmy to kimono ukrytych ostrzy tak na początek. Dość standardowe może. Tutaj odzież. To ja już tego tyle zebrałem, że mam dostępnych tak sporo rzeczy. A, tutaj bielizna, której i tak nie widać w tym momencie, więc nie musimy tego zmieniać na tę chwilę. Mogę sobie tylko zerknąć, jakie tutaj mamy możliwości, a przecież będzie tego więcej. Okrycie wierzchnie. Ochrona rąk, czyli rękawice po prostu. Myślę, że te splecione rękawice możemy sobie ustawić. Ochrona stóp. No to skoro zestaw ukrytego ostrza, to niech będą skarpety ukrytego ostrza w takim razie. Akcesorium. Na twarz nie mam, na szyję. Zachodnia odzież robocza, krawat. Też tego nie widzę. Nie zobaczymy tego rzeczywiście. Tutaj kimono ukrytych ostrzy jako cały zestaw. No, czyli wyszło na to samo praktycznie, chociaż widzę, że tu się zmienia. Okej. Okay. Dobra, to niech będzie. Nawet wygląd broni możemy zmieniać też. Ale nie, no już broń to akurat zostawmy taką, jaka jest faktycznie. No i dodaj do ulubionych. Potwierdź. I rozumiem, że teraz będzie dostępne. No i super. A, nie chcę wyjść bez zapisywania. Potwierdź ustawienia. Teraz będzie ok. Oczywiście i tak będę starał się od czasu do czasu ten wygląd zmieniać, ale jednak chciałem teraz jakieś kimono sobie ustawić. Mam nadzieję, że z czasem jeszcze dostaniemy coś bardziej, powiedzmy, ekskluzywnego. Wygląd też możemy zmieniać, jak rozumiem, samej postaci. O, i to nawet, kurczę, wciąż możemy naszego bliźnięcia ostrza też zmieniać. Wygląd to tutaj zostawmy tak, jak jest. No, ale do tego wszystkiego mamy jeszcze inne opcje. Na przykład rozmowa. Jakieś konkretne tematy? Let's have a little chat. Podczas interakcji z ludźmi w bazie masz różne możliwości. Możesz zapytać o opinię na temat bieżących wydarzeń, poznać ich osobiste historie i polepszyć łączącą was więź, wręczając prezenty. No i wzmocnienie więzi odblokowuje więcej tematów rozmów. Dobra, na początek chcę o coś zapytać. Oh? What's that? Dlaczego uciekłeś z Tosy? I wanted to do something about this country. There's only so much that can be done in Tosa, you know. And I'm trying to do what's best for the whole of Japan. That might not mean what's best for Tosa. If I hadn't left,
it might have meant trouble for my family. I didn't really have a choice. Skoro tak mówisz. No a tutaj ten prezent. Okej. Przepustkę mogę dać? Tutaj dla osoby, która lubi sztuki piękne. No nie wiem, czy on to lubi akurat. Więc zostawmy na razie, kiedyś jeszcze pewnie mu coś podarujemy. Sprawdzimy. A, is that so? Jakie jeszcze tutaj mamy możliwości? Ta rozmowa już była, współpraca z innymi graczami, to zostawiamy. Oś czasu, zapoznaj się z dotychczasowymi wydarzeniami. Odblokowano oś czasu, pokażę ci ona listę poprzednich wydarzeń w porządku chronologicznym. No proszę. O, i tutaj właśnie z biegiem lat wygląda to wszystko tak, jak widzicie. 53 rok to jest początek, ten prolog. Tutaj 58. Naprawdę tyle lat minęło? Kurde. A nawet na pudełku z grą jest informacja o roku 1863. Tak jakby to był główny rok, kiedy toczy się akcja gry. Może niedługo właśnie dotrzemy do tego momentu. Misja więzi, ta niesforna banda. Kurde, o co tutaj chodzi, że ten koleś jest dostępny? Prędzej czy później się dowiemy na pewno. Tymczasem, no tutaj już się chyba niczego więcej nie dowiem. A jeśli sobie na przykład wybierzemy coś... A nie, to tylko są takie opisy dodatkowe, które możecie przeczytać. I sprawdź oś czasu. Ale to na jedno wychodzi chyba. Patrzcie, Gonzo... O kurczę, to niczym w Detroit Become Human takie informacje. 66% to liczba graczy, która wybrała tę opcję. I teraz patrzcie, gdybyśmy go zabili, to wtedy by się to rozdzieliło w inną stronę, najpewniej. Ciekawe. To jeszcze nam prowadzenie domu zostało. Schowek. Pozwala na przechowywanie i wyciąganie przedmiotów. Przedmioty przypisane do zestawów wyposażenia oraz przedmioty służące do broni dodatkowych zostaną automatycznie uzupełnione przedmiotami ze schowka po wejściu w interakcję ze sztandarem ukrytego ostrza. A dobra. Zmiana wystroju. Ta funkcja pozwala na udekorowanie długiego domu przedmiotami ozdobnymi. Przedmioty te można umieszczać w czterech miejscach, na stojakach z bronią i pancerzem, w przestrzeni ekspozycyjnej oraz na półkach wystawowych. Niektóre przedmioty mogą zapewnić specjalne efekty. A zobaczmy, jakie te efekty. Częstość wypadania... Rozumiem, że danej broni. O, to gdyby tak sobie zwiększyć częstość wypadania katany... Zobaczmy, ustawmy to tutaj. Okej, bieżący efekt i mamy to aktywne. Wiszący zwój, nie mam przedmiotu. Akcesoria, półka wystawowa. Też nie mam na razie żadnych przedmiotów tego typu. No ale pancerz. Ale tutaj bez dodatkowych efektów chyba akurat. No dobra, ustawmy sobie na razie cokolwiek. To jest absolutnie, myślę, że tylko rzecz kosmetyczna. Ten zestaw ulubionego, znaczy ukrytego ostrza. O, i z ulubionych możemy też wybrać. Czyli właściwie bez tego wypadało. To niech będzie. Na razie to tyle. Nowy początek, okej. Rozumiem, że właśnie za to po raz pierwszy zmieniono wystrój długiego domu. To oznacza, że mamy już wszystko. Wychodzimy. Right, let's go! Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Pretty handy, right? You can use it how you like. I'll pop in every now and then. From now on, I'll tell everyone that this is where we're staying. That should make things a little livelier. Well, that's it for you and me tonight. But I'm going to keep searching for leads on Master Showin's location. Zostań chociaż na herbatę? Already right at home, eh? Sadly, I should be going. Ah, wait a second. I wanted to give you this. Zegarek? It's a pocket watch. Now you can check the time anytime. Hope you don't mind that it's slightly used. I think you'll still find it handy. Well, see you around.
Ano tak, tam był jeszcze odpoczynek w tym długim domu możliwy. Zmieniaj styl walki. Dzięki wzmocnieniu więzi z Ryomą udało ci się opanować nowy styl. Możesz ustawić do 3 stylów walki na każdą z broni podstawowych. Skuteczność stylów zależy od broni używanej przez przeciwnika, a ponadto zapewniają one różne umiejętności walki i zdolności kontrbłysku. Opanuj każdy rodzaj stylu do mistrzostwa, by walczyć skuteczniej. No jest tego od groma, kurczę, do opanowania w tej grze. Naprawdę. Czyli tutaj Jin i Chi. Teraz też pewnie się coś nowego jeszcze tutaj pojawiło. Właśnie z tych stylów. Wymagania dotyczące nauki stylów walki można sprawdzić na ekranie. Style walki. Można je opanować, wzmacniając więź z różnymi osobami lub pokonując określonych zbiegów. Więcej informacji o stylach będzie dostępnych wraz z robieniem postępów w fabule. I mamy tutaj różne ciosy. No i style zablokowane na tę chwilę. To kurczę, każdy rodzaj broni ma różne style. No i rozumiem, że jeszcze też nie wszystko jest odblokowane, że oprócz tego może jeszcze coś się pojawi, albo po prostu te kłódki, które są, no to się jeszcze odblokują z czasem. Tutaj w archiwum też coś mamy. Hokushin Itoriyu, ten styl walki mieczem, odblokowany świeżo. No i długie domy. Rodzaj długiego budynku mieszkalnego podzielonego na kilka jednostek. W statystykach, no mamy ciągle ten jeden punkt umiejętności, na razie tego jeszcze nie wydaje. Udaj się do studia fotograficznego. Też niedaleko stąd, więc możemy tam od razu się wybrać. Mamy tutaj też jeszcze w pobliżu kolejnego czarnorynkowego handlarza. Looking for something? Don't rush. Take your time. A, podziękujemy. Don't rush. Take your time. A widzicie, zestaw pędzli. Przekucie ostrza. Technika zresetuje wyuczone umiejętności specjalne. Klejnot więzi, aby przenieść więź. Ciekawe. Thanks for your patronage. Na pewno dobrze, że taka możliwość przynajmniej jest udostępniona, prawda? W razie gdybyśmy się pomylili z rozdysponowaniem różnych umiejętności, różnych punktów. A tutaj kowal. What do you need? O kurczę. To już większy wybór. What do you need? Dobra, ulepszanie. Pewnie kiedyś skorzystamy. What do you need? No i rozkładanie, dobra. See you later! Na tę chwilę to już chyba możemy ruszać. Tutaj jest aptekarz po prostu. Ale też pewnie to samo wyposażenie ma. Do you have a breath? What will it be? Raczej tak. Please come again. Nie ma tu jakichś chyba dużych różnic właśnie w tych ofertach. We've heard reports you're making very dubious items in there. Oi! Open this door! Chyba pomożemy, co? Ktoś ma kłopoty. Oi, you! What are you doing here? You look shady to me. Out with it! Who are you? We're under strict orders from Lord Yi to arrest anyone suspicious. Oho, tutaj już mamy więcej opcji. Patrzcie, dwie z nich są niedostępne, bo jeszcze nie opanowaliśmy perswazji i właśnie biegłości kłamca. To pewnie mogłoby jakoś się wpłynąć na przebieg wydarzeń. A tutaj rozumiem, że ikonka tych mieczy oznacza, że będzie walka. Możemy jednak użyć zdolności zastraszanie. Chcesz zobaczyć swoją krew na moim ostrzu? It's time to teach you a lesson. Okej. Czyli ta zdolność chyba spowodowała. A, tutaj nieskuteczny styl walki, no właśnie. Możemy zmienić i proszę, u jednego mamy teraz bardziej skuteczne. A w tym momencie jednak. Szkoda.
Kurde, też niedobrze. Ale pokonamy go za chwileczkę, myślę, bez większych problemów. Aj, zabrakło troszkę. No i jeszcze ty. Na niego to ten drugi styl, bo przynajmniej strzałki ani w górę, ani w dół. Tylko rozumiem, że bardziej taki styl neutralny to jest. Oj, kurczę. O, aż mi kurczę całe ki odebrał, cały pasek ki. Niedobrze. Próbuj. Nie wyszło, prawda? Zdecydowanie nie wyszło. No ja na tę chwilę to naprawdę nie mam pojęcia, jak ja mam się kurde nauczyć tego. O, biegłość w władaniu bronią. Wreszcie wzrosła. Coraz lepiej posługujesz się danym rodzajem uzbrojenia. Twoja biegłość we władaniu bronią została zwiększona. Im wyższa biegłość, tym więcej punktów umiejętności i statystyk zyskasz. No i dobrze. Thanks. That was a big help. Cieszę się, że mogłem pomóc. I owe you. Those nitwits. They think cameras are some kind of weapon. I'd like to give you a demonstration. But I'm afraid my camera is broken. Means I can't earn a living. How is it, Igashichi? Got it working again? I'm afraid not. Without the schematic, I'm at the end of my rope. Curse those damned thieves. Are you serious? This isn't good. Those thugs have no idea of the value of what they've stolen. But I can hardly just go and ask for them back. Wait. Is that my glider prototype you have there? You managed to get it back from those thieves! Most impressive! Could it work? I don't know. But it might! I can see it all in my head, the perfect plan. I need those schematics back. And if you help me, I'll give you a camera. Sound good? Czyli ta lotnia to twoja robota. Owszem, wchodzę w to. A clear and rational response. You must have the inventor's spirit. Those thieves have a base in the Mitre Castle ruins, but we can't just stroll straight in. Head to the temple hall nearby. Oh dear! I forgot to introduce myself. My name is Igashichi Iizuka. Back home in Hitachi, I'm known as Igashichi the Tinkerer. Well, I shall see you there. Dear me. Seems he's fired up once again. Well, please do what you can to help him. Postaramy się. O, chociaż patrzcie. Prawie 2 kilometry na kompasie. Niesłychane, naprawdę aż tak daleko mamy się z nim spotkać. Oj, to nie wiem, chyba zostawimy to jeszcze na kiedy indziej. Jest dużo rzeczy ogólnie do zrobienia. No teraz pokażę wam jeszcze te nowe wpisy w takim razie. Tutaj właśnie on. Jeszcze coś w archiwum się pojawiło nowego, inne. Avicula, czyli właśnie ta lotnia. Poza tym statystyki zostają, wyposażenie, mapa, tak jakby było jeszcze coś nowego, a w sensie, że inna misja. Czyli to są te misje więzi i patrzcie, mamy tego gościa faktycznie. No proszę. Kolejne zadania też poboczne. Dobra, będziemy się zastanawiać, czym zająć się w następnej kolejności, bo powolutku właśnie otwiera nam się coraz większy obszar tego świata. A więc coraz większe możliwości przed nami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego materiału. Ja tutaj może jeszcze sobie podejdę, aktywuję ten sztandar, dzięki czemu będziemy mieli grę zapisaną. Przedmioty uzupełniono, ale mamy 3 na przykład. O kurczę, czyli... Myślałem, że akurat te pigułki to się będą uzupełniać same z siebie, a też muszę mieć chyba te zapasy. No dobra.
Będziemy kombinować w kolejnych materiałach. Póki co to tyle. Do usłyszenia.